Witajcie drodzy obserwatorzy na moim kanale. Dzisiaj podzielę się z wami wspaniałym filmem o Ozge i Gökberku Demirci. Wszystkie szczegóły będą w naszym filmie. Zanim przejdziesz do naszego filmu, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, polubić mój film i podzielić się z nami swoimi przemyśleniami. Dziękuję wszystkim z góry. Ozge Yagiz, jeden z popularnych aktorów tureckiej telewizji, dał ostatnio wspaniały przykład przyjaźni i solidarności. Aktor Gökberk Demirci zachorował na grypę. Ozge Yagiz nie zostawił go samego i był przy nim w tym trudnym procesie. To wydarzenie podkreśliło szczerą przyjaźń i koleżeństwo między dwojgiem aktorów. Gökberk Demirci i Ozge Yagiz stali się jedną z dobrze znanych twarzy tureckiej telewizji. Duet zyskał szeroką publiczność i był kochany dzięki udanym występom w serialu telewizyjnym Yemin. Ci dwaj utalentowani aktorzy, którzy często pojawiają się razem zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, przykuwali uwagę swoją przyjaźnią i szczerością. Do tego momentu choroba Gökberka Demirciego zmusiła go do okazania swojego wsparcia i przyjaźni w Lecie Gniewu. Szczególnie w tych trudnych dniach, bycie z bliskimi pokazuje, jak cenna jest przyjaźń i towarzystwo, przypomina po raz kolejny. Ta intymna relacja między nimi zrobiła wrażenie na ich fanach i zbliżyła ich do siebie. Powrót Demirciego do zdrowia i wsparcie Ozge Yagiza po raz kolejny pokazały, jak cenna jest przyjaźń i towarzystwo. Obaj aktorzy są witani przez swoich zwolenników z wielką miłością i szacunkiem ze względu na ich sukcesy i szczerość zarówno w życiu dobrym, jak i prywatnym. Bądź na bieżąco z wiadomościami o Ozge i Gökberku Demirci, do widzenia.